witam bardzo serdecznie na trzeciej edycji w ramach Lotos Cup 2012. Szukamy następców mistrza, Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich. Generalnym sponsorem polskiego narciarstwa jest firma Lotos. Kilku wspaniałych zawodników pokazało się w dzisiejszym konkursie, jak chociażby w kategorii juniora D Paweł Wąsek, Dawid Jarząbek, w kategorii juniora C Krzysiu Leja, w kategorii juniora B Szkojzar, Krzysiu Biegun, Szymon Szostok. To są nazwiska, które w przyszłości mogą zastąpić naszego mistrza Adama Małysza. I ostatni zawodnik, Podzerski Łukasz. 117. Perfect. 65 metrów uzyskał Podżorski Łukasz. Zawsze mogło być lepiej. Trochę takie warunki są, jak są. Troszkę zimno, to powietrze nie jest takie gęste. No i nie trzymie tak, jak powinno. Krzysztof Leja, ZD Zakopane. Pierwszy skok mi nie za bardzo wyszedł, ale drugim to nadrobiłem. No właśnie, 68 metrów, najdłuższa odległość. Jaki jest przepis na sukces? No, trzeba dużo trenować. Przede wszystkim. Dziękuję. Wspieramy go jak możemy. Pomóc też trzeba, a po prostu sprawia nam to przyjemność. Żyjemy tym tak jak i on. Cieszymy się. Staramy się w miarę możliwości jeździć na zawody, jeżeli to pozwala czas, no i wspierać jakoś tam odnośnie sportu i no i tak samo i nauki, bo jedno z drugim się wiąże. Nie mówię, czy będę startował w Pucharze Świata, będę starał się skakać i trenować ciągle, aby moja forma jak najwyżej zwyżkowała, nie? Ale nie mam tej pewności, czy wystartuję. Myślę, że stopniowo. Pierwszy zacząłem od Fiskapa, teraz skaczę w Pucharach Kontynentalnych i myślę, że jest szansa, że mogę jeszcze wystartować. Ale to jest decyzja trenera Łukasza Kruczka. Dobry poziom zawodów, dobra organizacja, z tym, że mówię, no jest dosyć dużo młodzieży i przy takich mrozach jednak to trzeba mieć dosyć dużo zdrowia, żeby wytrzymać cały dzień przy stopniach około 18-20 stopni. No i tym bardziej jeszcze uprawiać kombinację.